Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyjechał z wizytą do Polski. O to, co może oznaczać ta wizyta, zapytaliśmy mieszkańców Warszawy. Chciałam spytać o przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czego możemy oczekiwać po wizycie? Po wizycie mamy oczekiwać wszystkiego dobrego do Ukrainy. A dla Polaków? A dla Polaków tym bardziej, wie pani. Polaków to jest to wszystko. Czego możemy oczekiwać? Tego, że będzie kontynuował dalej pomoc, a nawet pójdzie dalej i, że tak powiem, wyrazi zgodę na samoloty, no i inną ciężką broń, która na pewno pomoże Ukraińcom, bo wolałbym, żeby to jednak zatrzymało się na naszej granicy, niż my musielibyśmy tu stanąć na granicy Wisły i bronić Warszawy. Wie pani co, w dzisiejszym świecie, w tym chaosie, to w ogóle żadnych oczekiwań nikt nie ma. Powiem szczerze, ja nie mam żadnych oczekiwań, przynajmniej ze strony tych rządów, które panują. Naprawdę. On przyjeżdża, zrobi swoje dla swojego kraju. A to, co się dzieje z Ukrainą, wie pani, różnie to można patrzeć. Ja patrzę na przykład, że Ukrainie należałoby materialnie pomóc, to znaczy w sensie ubrań, jedzenia, zaopatrzenia, ale nigdy nie broni. No na pewno będziemy wsparcie mieli od Stanów Zjednoczonych, a po drugie, no pomoc dla Ukrainy, to jest bardzo potrzebne. I no i pokój, o pokój w naszej ojczyźnie, o pokój na świecie, to wszystko Stany Zjednoczone jednak trzymają to w ręku, prawda? Żeby pogromić Putina, niedobrego pana. Niedobrego pana. Wolałabym, żeby nie przyjeżdżał, bo boję się, że to będzie powód do wywołania wojny. Putin się zdenerwuje, Białorusini też i może być groźnie. Tyle. Czyli myśli pani, że wizyta nie przyniesie raczej pozytywnych skutków? Raczej, wręcz zadrażni cały świat. No to tyle, prasa rozpisuje się na ten temat, no mają wszyscy wielkie oczekiwania. No zobaczymy, no nie chcę prorokować. No nie wiem, szczerze mówiąc nie jestem jakoś bardzo na bieżąco z polityką, ale myślę, że to na pewno dobrze, że przyjeżdża, tak, że jest, nie kitra się tam za oceanem. Myślę, że to dobrze. Na pewno czegoś niezwykłego, czegoś, no, wydarzenie historyczne, przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych do Polski w tak ważnym momencie po wizycie w Kijowie, więc myślę, że ta wizyta sprawi, że my Polacy, jak i Ukraińcy poczują się lepiej i na pewno ich duch walki będzie znacznie większy i zyskają po prostu więcej. Tylko wsparcia mentalnego. Otuchy przede wszystkim i świadomości, że nie jesteśmy sami w tym całym koszmarze. Jesteśmy tak blisko zarzewia zła najgorszego, jakie nam się mogło trafić, że każdy gest otuchy przynosi nam odrobinę może spokoju. No, na pewno się cieszymy, bo to jest wielki człowiek, nie? Wiadomo, nie? No, dużo, dużo robi, jest pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o obecną wojnę. No i mam takie bardzo dobre o nim zdanie. Bardzo dobre, bardzo sympatyczny, nawet tak wizualnie, bo to też się liczy, nie? Tak wizualnie jest bardzo sympatyczny. I kocha naszego prezydenta, znaczy kocha, może za duże słowo, ale lubi, bo jednak już drugi raz jest w Polsce, nie? To już o czym świadczy, nie? Że naszą Polskę również lubi, co jest też bardzo ważne. Na pewno spokoju, przede wszystkim. A myśli pani, że to dobrze wróży dla Polaków i dla Ukrainy? No na pewno. O tyle pomocy, co dostała Ukraina i no i myślę, że my też będziemy dostawać pomoc, jeśli w razie coś by się stało. No to na pewno. Jestem tego przekonana. Oby tak się stało, jak nam obiecują. Myślę, że bezpieczeństwa, żeby on się wypowiedział na temat bezpieczeństwa naszego w naszym regionie. I to przede wszystkim. I właśnie spodziewam się właśnie, że bardzo miłe i bardzo ważne słowa przemówi prezydent do naszego narodu, do narodu ukraińskiego i do całego świata. A w ogóle to podziwiam właśnie odwagę i taką, że tak daleką podróż i niebezpieczną wybrał się pan prezydent do Kijowa. Chwała mu za to.
A czy zamknięcie dróg faktycznie okazuje się problemem dla warszawiaków? Znaczy ja mieszkam obok, dla mnie nie. Nie wypowiem się w tym temacie, bo wiem, że są korki na mieście, ale jak ważna osoba przyjeżdża, to wydaje mi się, że no trzeba zamknąć. Nie, da się przeczekać, oczywiście, że tak. To nie jest jedyna niespodzianka, budowa trasy tramwajowej. Już jesteśmy jako warszawiacy przyzwyczajeni do niewygód. Także, a to akurat to jest chwilowa sprawa. Zbędne. Ja ledwo chodzę, muszę odpoczywać, żeby dojść do przystanku. Przychodnia zamknięta. To wszystko jest brak zaufania do ludzi, do Polaków, nie do nas. Jakbyśmy byli zbójcami. Tak, a my jesteśmy mądrzy, dobrzy i szlachetni ludzie, więc byśmy uszanowali gościa. Jest to konieczne, trzeba być wyrozumiałym dlatego. Utrudnienia są, więc tak, mieszane uczucia, jeżeli chodzi o przebywanie w Warszawie w tym momencie, ale jest dobrze. Myślę, że jak najbardziej ogólne odczucia pozytywne.